Rozdział dwunasty Świstnęły szable i ostrze szczęknęło o ostrze. Wnet zmienił się plac boju, bo bohun natarł z taką wściekłością, że pan Wołodyjowski uskoczył w tył kilka kroków i świadkowie również musieli się cofnąć. Błyskawicowe zegzaki szabli bohuna były tak szybkie, że przerażone oczy obecnych nie mogły za nimi nadążyć. Zdało im się, że pan Michał całkiem jest nimi otoczony, pokryty, że Bóg jeden chyba zdoła go wyrwać z pod tej nawałności piorunów. Ciosy zlały się w jeden nieustający świst. Pęd poruszanego powietrza uderzał o twarze. Furia watażki wzrastała, ogarniał go dziki szał bojowy – i parł przed sobą Wojowskiego jak huragan, a mały rycerz cofał się ciągle i tylko się bronił. Wyciągnięta jego prawica nie poruszała się prawie wcale, dłoń tylko sama zataczała bez ustanku małe, ale szybkie, jak myśl półkola, i chwytał szalone cięcia bochunowe, ostrze podstawiał pod ostrze, odbijał. I znów się zasłaniał i jeszcze się cofał, oczy utkwił w oczach kozaka i wśród wążowych błyskawic wydawał się spokojny. Jeno na policzki wystąpiły mu plamy czerwone. Pan zagłoba przymknął oczy i słyszał tylko cios za ciosem, zgrzyt za zgrzytem. Broni się jeszcze, pomyślał. Broni się jeszcze, szeptali panowie sielicy i harłamp. Już przyparty do wydmy, dodał cicho kuszel. Zagłoba znów otworzył oko i spojrzał. Plecy Wołodyjowskiego opierały się prawie o wydmę, ale widocznie nie był dotąd ranny. Jeno rumieńce na jego twarzy stały się żywsze, a kilka kropel potu wystąpiło mu na czoło. Serce zagłoby zabiło nadzieją. Przecie i z pana Michała gracz nad gracze pomyślał, a i tamten znuży się nareszcie. Jakoż twarz Bohuna stała się blada, podperlił mu także czoło. Ale opór podniecał tylko jego wściekłość. Białe kły błysnęły mu z podwąsów, wąsów, a z piersi wydobywało się chrapanie wściekłości. Wołodyjowski nie spuszczał go z oka i bronił się ciągle. Nagle poczuwszy za sobą wydmę, zebrał się w sobie. Już patrzącym zdało się, że padł, on tymczasem pochylił się, skurczył, przysiadł i rzucił całą swoją osobą niby kamieniem w pierś kozaka. Atakuje! wykrzyknął za atakuje, powtórzyli inni. Tak było w istocie. Watażka cofał się teraz, a mały rycerz, poznawszy już całą siłę przeciwnika, nacierał tak żwawo, że świadkom dech zamarł w piersi. Widocznie poczynał się rozgrzewać, nozdrza rozdeły mu się, małe oczki sypały skry, przysiadał i zrywał się, zmieniał w jednym mgnieniu pozycję, zataczał kręgi naokół wataszki i zmuszał go do obracania się na miejscu. O mistrz, o mistrz! wołał za Zginiesz! ozwał się nagle bohun. Zginiesz! odpowiedział jak echo Wołodyjowski. Wtem kozak sztuką najbieglejszym tylko szermierzom znaną przerzucił nagle szablę z prawej ręki do lewej i dał cios od lewicy tak okropny, że pan Michał, jakby piorunem rażony, padł na ziemię. — Jezus Maria! — krzyknął za głoba. Ale pan Michał padł umyślnie i właśnie dlatego szabla bochunowa przecięła tylko powietrze. Mały rycerz zaś zerwał się jak dziki kot i całą niemal długością ostrza ciął straszliwie w odkrytą pierś kozaka. Bohun zachwiał się, postąpił krok, ostatnim wyśleniem dał ostatnie pchnięcie. Pan Wołodyjowski odbił je z łatwością, uderzył jeszcze po dwakroć w pochylony łeb. Szabla wysunęła się z bezwładnych rąk Bohuna. I padł twarzą na piasek, który wnet zaczerwienił się pod nim szeroką kałużą krwi. Eljaszejko, obecny przy bitwie, rzucił się na ciało atamana. Świadkowie przez jakiś czas nie mogli słowa przemówić, a pan Michał milczał także. Wsparł się obu rękoma na szabelce i oddychał ciężko. Zagłoba pierwszy przerwał milczenie. Panie Michale! Pójdź w moje objęcia, rzekł z rozczuleniem. Otoczyli go tedy kołem. To waść gracz pierwszej wody. Niech waści kule biją, mówili panowie sieliccy. Waść widzę, ścicha pęk, rzekł Harłamp. Stanę ja waszmości, żeby nie mówiono i że mi się uląkł, ale choćbyś i nie miał ważność tak pochlastać, zawsze ci winsuję, — Ed, dalibyście sobie waszmościowie pokój, bo w rzeczy nie macie się o co bić — mówił Zagłoba. — Nie może być, bo tu chodzi o moją reputację — odparł Petychorzec, za którą chętnie dam gardło. — Nic mi po waścim gardle, zaniechajmy się lepiej, rzecze Wołodyjowski, gdyż prawdę wać panu powiedziawszy, to mu tam w drogę, gdzie myślisz, nie wchodził. Wejdzie tam wać panu kto inny, lepszy ode mnie, ale nie ja. — Jak to? — parol kawalerski. — To już sobie dajcie pokój — wołali się licy i kuszel. — Niechże i tak będzie — rzekł Harłamp, otwierając ramiona. Pan Wołodyjowski padł w nie i poczęli się całować, aż echo rozlegało się po wydmach. Pan Harłamp zaś mówił — niechże waści nie znam, żebyś zaś tak pochlastał podobnego wielkoluda, a i szablą umiał on też obracać. A nim się spodziewał, żeby taki był fechmistrz? I skąd on się mógł tego wyuczyć? Tu uwaga powszechna zwróciła się znów na leżącego wataszkę, którego oljaszeńko obrócił przez ten czas twarzą do góry i z płaczem szukał w nim znaków życia. Twarze Bohuna nie można było rozeznać, bo pokrył ją sople krwi, która wypłynęła z ran w głowę zadanych i wnet ścięła się na chłodnym powietrzu. Koszula na piersiach również była cała we krwi, ale dawał jeszcze znaki życia. Widocznie był w konwulsji przedśmiertnej. Nogi jego drgały, a palce skrzywiono na kształt szponów darły piasek. Zagłoba spojrzał i machnął ręką. — Ma dosyć! — rzekł. — Żegna się ze światem! — Aj! — rzekł jeden z sielickich, spoglądając na ciało. — To już trup! Ba! Prawie na dzwona pocięty! Nie lada to był rycerz? Mruknął, kiwając głową Wołodyjowski. — Wiem coś o tym — dodał Zagłoba. Tymczasem Eliaszenko chciał dźwignąć i unieść nieszczęsnego Atamana, ale że był człowiek dość wątły i niemłody, a bohun prawie do olbrzymów należał, więc nie mógł. Do karczmy było kilka staj, a bohun lada chwila mógł skonać. Esau, widząc to, zwrócił się do szlachty. — Pany — wołał, składając ręce — no i światuju praczystuju, pomożite. Nie daj te szczobowintutki szczez, jak sobaka. Ja starej ne zdurzaju, a ludę daleko. Szlachta spojrzała po sobie. Zawziętość przeciw Bochunowi znikła już we wszystkich sercach. Pewnie że trudno go tu jak psa zostawić, mruknął pierwszy zagłoba. Skorośmy z nim na pojedynek stanęli, to już on dla nas nie chłop, ale żołnierz, któremu taka pomoc się należy. Kto ze mną go poniesie, mości panowie? Ja, rzekł Wołodyjowski. To go ponieście na mojej burce, dodał Harłamp. Po chwili Bochun leżał już na opończy, której końce pochwycili Zagłoba, Wołodyjowski, Kuszel i Eliaszeńko i cały orszak w towarzystwie Harłampa i panów Sielickich udał się wolnym krokiem ku karczmie. Twarde ma życie, rzekł Zagłoba, jeszcze się rusza. — Mój Boże, żebym mnie kto powiedział, że na jego niańkę wyjdę i że go będę tak niósł, myślałbym, że kpi ze mnie. — Zbyt mam czułe serce sam. Wiem o tym, ale trudno. Jeszcze mu i ranę opatrzę. Mam nadzieję, że na tym świecie już się nie spotkamy więcej. Niechże mile mię wspomina na tamtym. — To myślisz, ważność, że on żadną miarą nie wyżyje? — pytał Harłamp. — On? — nie dałbym za jego żywość starego wiechcia, tak już było napisano i nie mogło go minąć, bo choćby mu się było z panem Włodyjowskim powiodło, to by moich rąk nie uszedł. Ale wolę, że się tak stało, bo już i tak krzyki są na mnie, jako na mążobójce bez litości. A co ja mam robić, jak mi kto w drogę wlezie? Panu Duńczewskiemu pięćset złotych basarunku musiałem zapłacić, a wiadomo waszmościom, że dobra ruskie nijakiej teraz intraty nie przynoszą. Prawda, że to waszmościów do szczętu tam splądrowano? rzekł Harłamp. Uff, ciężki ten mu ojec, mówił dalej zagłoba. Ażem się zasapał. Splądrowano, bo splądrowano. Ale mam też nadzieję, że nam exulibus sejm jakowąś prowizję obmyśli, inaczej na śmierć pochudniemy. Ciężki też on! Ciężki! Patrzcie, wasz mościowie, znowu zaczyna krwawić. Skocz na wadźpen, panie Harłamp, dokarczmy, żeby Żyd chleba z pajęczyną zagniótł. Nie pomoże to wiele temu nieborakowi, ale opatrunek chrześcijańska rzecz, ilżej mu będzie umierać. Żywo, panie Harłamp! Pan Harłamb wysunął się naprzód i gdy na koniec wniesiono watażkę do izby, za głowa wnet zabrał się z wielką znajomością rzeczy i w prawą do opatrunku. Krew zatamował, rany pozalepiał, po czym zwrócił się do Eljaszenki. A ty, dziadu, tu niepotrzebny, rzekł. Jedź co prędzej do Zaborowa, proś, żeby cię przed oblicze pańskie puszczono i list oddaj, a powiedz coś, coś widział tak wszystko jak było. Jeśli zełrzesz, będę wiedział, bo królewicza jegomość zaufany i szyję ci uciąć każe. Chmielnickiemu też kłaniaj się ode mnie, bo mnie zna i miłuje. Pogrzeb sprawimy twemu Atamanowi uczciwy, a ty rób swoje. Po kątach się nie włócz, bo cię gdzie zatłuką, nim się zdołasz wywieść. ktoś taki. Bywaj zdrów. Ruszaj, ruszaj. Pozwólcie, panie, zostać choć do dopóki nie ostygnie. Ruszaj! — Mówię ci, — rzekł groźnie Zagłoba, — a nie, to cię każe chłopom do Zaborowa odstawić, a kłaniaj się Chmielnickiemu. Eljaszeńko pokłonił się w pas i wyszedł. Zagłoba zaś rzekł jeszcze do Harłampa i Sielickich. — Wyprawiłem tego kozaka, bo co on tu ma jeszcze do roboty? A niechże go naprawdę gdzie zatłuką, co łatwo się może zdarzyć, to na nas by winę zwalono. Pierwsi zasławczycy i pokurcze kanclerscy wrzeszczeliby na całe gardło, że ludzie księcia wojewody wymordowali wbrew prawom boskim całe poselstwo kozackie. Ale mądra głowa na wszystko poradzi. Nie damy się tym gładyszom, tym łuszczy bochenkom, tym podwikarzom w kasze zjeść. A iwać panowie też świadczycie w potrzebie, jak się wszystko odbyło i że on to sam nas wyzwał. Muszę też jeszcze wójtowi tutejszemu przykazać, aby go tam jakoś pochował. Nie wiedzą tu oni, kto to taki. Będą myśleli, że to szlachcic i pochowają uczciwie. Nam też czas w drogę, panie Michale, bo tu trzeba jeszcze księciu wojewodzie zdać relację. Chrapliwy oddech bohuna przerwał dalsze słowa pana zagłoby. Oho, już dusza szuka sobie drogi, rzekł szlachcic. Już też i ciemno się robi. Po omacku pójdzie na tamten świat, ale skoro tej naszej nieszczęsnej niebogi nie pohańbił, to dajże Mu Boże wieczny odpoczynek. Amen. Jedźmy, panie Michale, z serca odpuszczam mu wszystkie winy, choć co prawda, więcej ja jemu w drogę lazłem, niż on mnie. Ale teraz koniec. Bywajcie wasz mościowie zdrowi. Miło mi było poznać tak zacnych kawalerów. Pamiętajcie jeno świadczyć w potrzebie.